Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demoni Diasta przed wami, kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Steel Rising na moim kanale. I słuchajcie, tutaj mamy bossa, tak mi się wydaje, z uwagi na to, że przed naszymi oczami pojawia się taka mgła, jest to obszar, na którym będziemy mieli zablokowaną westalkę, co nie jest jakoś tam istotne, ponieważ westalka jest tuż obok, natomiast no chyba taka tradycja będzie tutaj w grze zachowana. Postaram się korzystać teraz z czegoś takiego, ponieważ nie zużywa to na stale jakby mojej amunicji. Tak pisaliście. A nie, jednak zużywa. Okej, okay. To taka moja bezsensowna prezentacja, słuchajcie. Jakby pokazująca, że nie, to jednak nie działa w taki sposób. Ej, to nie jest boss. No dobra. Oczywiście odskok. Schodzimy się. Powiem w ogóle, że jestem zdziwiony tym, że nie ma tutaj bossa, chyba on się pojawi po zabiciu tego przeciwnika na przykład, albo jest tu gdzieś kawałek obok. Chociaż sam sobie przeciwnik właśnie jest mocny, niczym jakiś mini-boss. Lub pierwszy boss w grze, który jak się okazało jest zwyczajnym przeciwnikiem. Dobra, co my tu mamy? Kapsułkę alchemiczną. No dobra, ale dlaczego tu jest takie dziwne coś? Taka zorza jakby? Ciężko to w sumie mgłą nawet nazwać. To na razie pozostaje, słuchajcie, niewyjaśnione. Serio. Byłem przekonany, że to będzie boss. Może on jeszcze wyskoczy. Widzę, że to wszystko tu się jeszcze ciągnie i ciągnie. Trochę byłoby to słabe, gdybyśmy musieli za każdym razem walczyć z tym mocnym gościem. Już się wyleczę dla pewności. Oho. Mamy kolejnego. No, czyżby to działało na przykład trochę na zasadzie krainy yokai z Demon's Souls, która była czasami związana też z mocnymi przeciwnikami, na przykład którą mogliśmy oczyścić właśnie zabijając takich delikwentów. Bardzo długo w ogóle tym ulepszeniem, tym efektem z moich lasek jestem w stanie zamrozić kogoś. Bardzo długo to trwa w sensie. Ale dobra, z tym akurat wrogiem poszło znacznie lepiej niż ostatnim. I co dalej w sumie? To jest przejście? A, dobra, myślałem, że ogień tylko jest. W ogóle wskoczyłem w to. Cud, że mnie nie spaliło. Trochę widzieliście tam. Ten status podpalenia się zaczął napełniać, ale no na szczęście to nie było aż takie dotkliwe. Trzeba płonąć. W ogóle tak jeden z komentarzy ostatnio pod poprzednim odcinkiem zainspirował mnie trochę do takich rozkmin fabularnych na temat Aegis, naszej bohaterki, i takiego rozmyślania, czy być może te sarkofagi są jakoś związane na przykład z transformacją ludzi w maszyny. To byłoby dość interesujące, co mogłoby też tłumaczyć, że na przykład Aegis jest taka ludzka, nie? Zdaje się, by faktycznie myślała, jakby to nie była zaprogramowanym automatem i różniła się, o kurde, właśnie od innych. No nie, no bez jaj. To jest boss? Że to był zwykły przeciwnik wcześniej. No dobra, no ale przyznam, masz zestaw ataków jak boss. Czyli jednak, jeżeli widzimy mgłę, to znaczy będziemy mieli bossa. Tak więc, no bardzo ciekawe, czy Aegis na przykład była człowiekiem, który został w jakiś sposób zmodyfikowany i zamieniony na maszynę. Tak jak na przykład chcieli to zrobić z panem Bailim, ostatnio, jeśli dobrze pamiętam nazwisko. Tam po bossie. Był przecież w sarkofagu. Nice. Kurde, prawie udałoby mi się go tutaj wytrącić z równowagi, ale widzę, że bez szans. No to teraz już wiem, że to nie jest taki do końca prawdziwy boss, to jest taki trochę... No właśnie mini-bossik raczej. Prawdziwy boss to jest tytan. A ten tytanem na pewno nie był. I moi drodzy, kolejny, powiedzmy, i tak mimo wszystko boss, to mamy pasek zdrowia, muzykę groźną i tak dalej. No to kolejny boss pada, zdobywamy bryłę bizmutu, w końcu klucz do modułu i moduł walcz albo uciekaj na kolejnym poziomie. Tym samym mamy też westalkę, wystarczy dłoń podać i od razu można ruszyć do jej środka. Fajnie, bo to mówię, zjeżdżało w ziemię jeszcze w momencie, kiedy tutaj siadamy. To byłby naprawdę imponujący efekt. Jeszcze tego klucza mi brakuje, no to wstrzymamy się.
I tak, bryła bizmutu jest jedna, potrzebujemy jeszcze jednej, się okazuje. No i co gorsza, potrzebujemy sztabki orichalku. No to akurat można by, w sensie bizmut, sobie kupić, ale tej drugiej, tej sztabki to już niestety, no nie do końca. Ktoś mówił, że hej, zobacz, czemu nie sprawdzasz, w zasadzie w takim tonie to było, czemu nie sprawdzam, czy nie możemy sobie kupić jakiejś świetnej broni pod zwinność, no, znaczy, przepraszam, pod alchemię. Odpowiedziałem na komentarz, ale też powiem w odcinku, bo może ktoś się zastanawia, dlatego że do tej pory, z tego co zaobserwowałem w grze, tutaj pojawiają się bronie, które raczej gdzieś tam mogliśmy spotkać, ewentualnie te takie początkowe i są, widzę, jakieś odstępstwa, ale widzę, że też jest to tak... podejrzewałem, czyli alchemia jest totalnie zaniedbana w tej grze. I zobaczcie, tu są laski szklanego serca, czyli moja broń. Alchemia oczywiście, skalowanie. Ta broń nawet nie ma skalowania z alchemią. Ta również nie ma. Ta również nie ma. Co ciekawe, ta ma, ale na D. Lepiej skaluje się ze zwinnością. Tutaj mamy czystą siłę. Tutaj też jest alchemia, ale na D. No i oczywiście zwinność jest znacznie lepsza. No i powiedzcie mi, jak tutaj, kurde, rozwija swoją postać sensownie, nie? Gdzie ta broń jest pod siłę i alchemię i drugiej takiej ani nie mogę kupić, ani nie mogę nigdzie zdobyć do tej pory. No po prostu jest masakra i trzeba jakoś wyczekać do tego momentu. Patrzcie, można kupować sobie klucze do modułów. To może kupię, kurde, taki jeden. I teraz możemy wejść, o Jezu, nie tu, a wejść w ulepszenia. Klucze do modułów, odpalmy sobie ten pierwszy. I ustawimy sobie naprawdę jakiś wartościowy tutaj moduł. Moduł wydłuża dwukrotnie czas trwania infuzji alchemicznej, które Aegis może wykorzystywać na swojej broni. Niech będzie. Naprawdę, niech będzie. To brzmi dobrze. To gniazdo naprawdę jest na pierwszym poziomie cały czas. O kurde. No dobra, to tu obawiam się, że nic nie będziemy zmieniać. Niech to zostanie w ten sposób. Czyli ta infuzja będzie mi zżerała dwie... nie esencje, a te takie ładunki. Nie pamiętam, jak one się, kurde, nazywają. Ciekło mi z głowy to słowo. Ale... taki... nastrojowy soundtrack nam przygrywa podczas eksploracji tych terenów. W ogóle dzisiejszy odcinek się... i generalnie dzisiejsze odcinki mogą być jeszcze opóźnione troszkę. Natomiast od jutra już będą się one normalnie pojawiały. Również w przedpremierowej playliście właśnie dla patronów, jako moje podziękowanie za wasze wsparcie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i wspierających. Także to tak informacyjnie, tylko tutaj chciałbym jeszcze napomknąć, to pisałem o tym na przykład na Discordzie ostatnio. Ale film to jest zawsze najlepsze miejsce. No bo każdy, kto zainteresowany jest, no to usłyszy. To jest śmierć raczej. Niestety aż tak zaawansowanym automatem Aegis nie jest, aby mogła pływać swobodnie. Tutaj również niczego nie ma, natomiast myślę, że już coś jest. Na tej łódce. Mamy przed nami chyba fragment wspomnienia. Fiolka z fluidem wytrzymałości. W ogóle dużo tych punktów esencji mamy w ekwipunku, co to znaczy w moim wyposażeniu, ci tam poupychane. No dobra, aktywujmy to. Monseigneur? Monseigneur, where are you? Mm.
Monsieur Lavoisier has fallen into a trap. His captors probably took him to the Palais du Luxembourg. To jest ciekawe. Znaczy, jak działają te wspomnienia fabularnie? To jest dla mnie interesujące. To znaczy, dlaczego Aegis widzi te wizje? Dlaczego jesteśmy tego świadkami? Ale to widzę, że wszędzie jest, kurczę, woda. Jesteśmy w stanie tędy sobie spokojnie przejść, nie musimy skakać po tej łódce. Kurde, już myślałem, że mnie tu nie przepuści. Esencja szlachetnego ducha. Chyba moglibyśmy też z drugiej strony przeskoczyć na łódkę i tutaj dostać się, ale no byłoby znacznie bardziej takie no niebezpieczne zagranie. Okej, prawie. Pięknie. Rzesz ty, gościu. Jezus Maria! Czemu mi namierzyło zupełnie jakiegoś niechcianego przeciwnika? A jak zamrażanie się sprawdzi? No, na gościu, który zamraża, średnio, nie? To nie jest tam jakaś niespodzianka duża. Ale ja na przykład zamrażam i nie mam dużej odporności na mróz, więc to różnie bywa. O kurde, zamroził mnie, nie zauważyłem tego. Dużo w powietrzu walczę, mam wrażenie. Z tym przeciwnikiem akurat. No czemu przestałaś bić? Nie rozumiem. 420? Tylko? Mam wrażenie, że byli przeciwnicy na pewno byli, którzy dawali już znacznie więcej. Byli moim zdaniem trudniejsi. Znaczy, inaczej, łatwiejsi. Bardziej hojni, a mniejsze wyzwanie stanowili. O, tutaj byliśmy po drugiej stronie już. Także takie kółeczko robimy. Szkoda, że nie można tego otworzyć jako jakieś takie, wiecie, formy skrótu. Dobra, no niech będzie olejarka. Niech stracę. Skarb. Też coś dzięki temu zauważyliśmy. A, tutaj nic takiego. Kurde, no. No zobaczmy. Niczego tu nie widzę. A tu jest ten skarb. Dobra, myślałem, że z tej strony już. Nie ma nikogo za mną? Na szczęście nie. Dobra. Chodź, no to jest dobre miejsce na jakąś pułapkę. Też zamrażasz. O kurde. Jeszcze chyba bardziej wytrzymały niż ten okrągły automat. O, bez jaj. Na szczęście jakoś mocno mnie nie bije. Ale widzę, że działa to w dwie strony, jeżeli chodzi o słabe obrażenia. Dobra. No i 525 dajesz. Jesteś kurde znacznie łatwiejszy od tych grubasów. Nie rozumiem, jak to działa. Naprawdę. Dziwne. Ha. Tutaj musimy zobaczyć. O właśnie. O wilku mowa. Ła. A nie wiem, co ja bym musiał zrobić, żeby ta broń zdawała jakieś przyzwoite obrażenia na tym poziomie gry. Kurde, jak mi przewalił ten pająk! Jezu! Mocniej od tego wojownika! No to mnie naprawdę zaskoczyło, muszę przyznać, bez ściemy! Teraz, czy ja dobrze lecę? Oj, źle. Aż odtąd musimy przejść, naprawdę. No, westalka już by się nam przydała, szczerze mówiąc.
I o ile one były właśnie bardzo gęsto rozsiane na początku gry, tak tutaj mam wrażenie, że w tej lokacji to kurczę mega rzadko. Możemy odpoczywać. O, patrzcie. What? No bez jaj! Czy oni naprawdę nie przewidzieli czegoś takiego, że ktoś tu wskoczy? Szczególnie, że możemy się, uwaga, wspinać. Patrzcie, jaki skrót. Totalnie bezużyteczne. Chyba. Dobra, gin. No nie. Nie, to nie miało sensu. Niestety, to było bez sensu. No ale... No takie wpadanie w obiekty jakieś, to wydaje mi się, że się nie powinno zdarzać po prostu w grze takiej jak ta. No jednak nie robionej przez jedną osobę, a przez zespół jakiś. Ja wiem, że znacznie większe już gry miały takie problemy. Znaczy z większymi budżetami i robione przez pewnie większe zespoły. No ale to nie jest argument, dlaczego tutaj to możemy zaakceptować, nie? Wait. To jest moja esencja, bo ja mam teraz tędy przejść. Ogólnie rzecz biorąc, dobra. No to spróbujemy to odzyskać. Już w sumie. To ja nawet zupełnie inaczej mam niż przecież. O, ale lag. Kurde, to było z drugiej strony. No szkoda, że to wszystko jest kurczę no blokowane. Pamiętać tam tą ścieżkę jeszcze. Oni mnie goją cały czas. Nie ma szans na spokój. Tutaj była opcja, żeby przeskoczyć, ale właśnie się dobrze jest dookoła. Wielka odporności na alchemię. Ale tego nawet się nie zbliża, co dopiero sobie to otworzyć. Aha, to nie musieliśmy skakać. Można w ten sposób obejść. Spróbować go rozwalić, żeby mieć spokój. Chyba, że reszta za chwilę tu będzie mnie goniła. Widzisz, się rozwaliłem beczkę i akurat tej jednej, co coś tam bym po prostu pominął, to okazało się, że coś tam jest w środku. Granat ogniowy. To byłoby bardzo przydatne. No. Praktycznie jest po nim dzięki temu. Dobra. No, trochę niepotrzebne może to było. W sensie, gdybym na początku walki to zrobił, to miałoby to więcej sensu. Ale zapomniałem o tych grantach. Co tu jest? Fiolka ze zwykłym olejem. Na szczęście od tego nie umieramy. Nie jest to jakieś tam śmiertelne w skutkach dla nas zalanie. Tędy nie możemy przejść. Mamy granitową kostkę brukową jeszcze do rzucania i zwabiania przeciwników. O kurde.
Dobra. Nie sądziłem, że tutaj ciebie spotkamy, szczerze mówiąc. Chociaż no oni, te automaty akurat lubią takie stawy, fontanny i tak dalej. Wszystko co związane z wodą. Ładnie. Kapsułki alchemiczne. Ała. Taka zmiana, nie? Bo ostatnio był ogień, teraz lodem się posługują. Tam mrozem. Mówiąc precyzyjnie. Ale finisher jeszcze wszedł na koniec. Pałac Luksemburski. No tak, no będziemy kontynuować eksplorację, myślę, w tym kierunku, żeby tutaj nie zmieniać całkowicie naszego celu misji. Jedyne co, to możemy spływać tutaj jeszcze, podejść i zobaczyć, co tam będzie. Czy to nie jest droga do skrótu tak swoją drogą? Patrzcie, ten jest płonący. Może to będzie miało sens nawet. Aby go zamrozić. No pewnie, że będzie miało sens. O nie, o nie, o nie. Ha, okej. Okay. Autodestrukcja. Proszę bardzo. Jak chcesz, to może być. Mi to nie przeszkadza. Dobra, mamy skrócik. Dobrze, że tutaj zajrzałem, kurczę. Naprawdę dobrze. Mamy opcję jeszcze, żeby obrać tę drugą ścieżkę. Co tam się zakręciłem i polazłem niepotrzebnie. Pytanie, czy to można otworzyć? Wątpię. O, z reguły nie możemy wchodzić w interakcję z takimi drzwiami. Z jakiegoś powodu. O, dobra, szkoda amunicji na niego. Nie uda się zamrozić. Kurde, przydałaby się większa różnorodność przeciwników, bo widzę, że cały czas krążymy wokół, nie wiem, 5 typów wrogów, którzy po prostu zmieniają swoje warianty. Minimalnie jakieś tam ataki, może inne dochodzą, ale głównie ta zmiana polega na tym, że on nie atakuje ogniem, a na przykład mrozem, a potem atakuje błyskawicami, nie? Inna alchemia wchodzi w grę, ale no, dzieje się to samo. Jakby nie patrzeć. Dobra, po tobie. Czyli tak, to jeszcze możemy sobie zobaczyć. Nie wiem, kto tam krąży, no wprost. Co to jest za miejsce? A, tu mnie prowadzi w ogóle. Dobra, czyli to jest główna ścieżka. Czyli tu mnie nie było. Okej. Okay. Ulepszony granat mrozu. No i tak, nawet jak to jest ulepszony, to raczej nie miałby za bardzo sensu w przypadku tych przeciwników. Teraz tu możemy w ogóle zaskoczyć. Tylko... czy my tu powrócimy? Nie mam kotwiczki, cholera. Nie będziemy tego na razie robić. Ogarnę ewentualnie westarkę, którą tutaj mamy i najwyżej wtedy spróbuję takiej ścieżki. O Boże. Płoń! Dobrze, że moja broń jakoś z niego ognia nie ściąga, skoro atakuję mrozem. A nie, dobra, bo nie nałożyłem sobie tego efektu. Racja. Nie mógł zrobić swojego ataku, proszę. Boga, kurde, spaliło w tym momencie. Idealny timing, naprawdę, fantastyczne. No, coś tu mamy. Ale zawsze to samo, czyli esencja walcznego ducha, albo jakieś inne pierdoły. Ten wygląda, jakby miał wstać, nie? Ten posąg, naprawdę. Bardzo nieswoje się czuję, przebywając wokół takich. Aż muszę to sprawdzić. Ciekawe. Dobra. Chodźmy na plac. Ja mam wspomnienie kolejne. A nie. Liścik dworzanina. Powiadomiono mnie, że bal zaplanowany na dzisiejszy wieczór został przełożony na czas nieokreślony. Hrabia prowincji Prowansji ma najwyraźniej inne plany, ale nie chciał nic mówić na ten temat. Może skorzystamy z tej niefortunnej okoliczności i spotkamy się na osobności po zmroku w tym zagajniku, który dostarczył nam tych tylu miłych wspomnień.
Będę tam na panią czekać. Przyjaciel P. Lies of P. Też bardzo często pytacie, czy będzie seria z Lies of P, czy czekam. Oj, słuchajcie, no czekam bardzo. Jak najbardziej. Na premierę będzie taka seria lub z demka, jeżeli jakiekolwiek ten twórcy wypuszczą, no to na pewno gramy i przetestujemy. No gra wygląda jak Bloodborne, nie? Więc no, jak ja mogłem w to nie zagrać? Serio. Użyjmy westalki i przejdźmy do ulepszeń mojej siły. No to może alchemię powinienem bardziej tak potraktować, wiecie, priorytetowo w tej sytuacji. Tutaj olejarka. No niestety brakuje cały czas tego jednego surowca. Nie wiem, skąd cholera mogę to wziąć, naprawdę nie rozumiem tego. Teraz tak, tutaj mamy dalszą drogę. Zbliżamy się do gabinetu doktora Lemoniera, nie mylić z Lovesierem. Tu jest zwyczajne przejście. A to jest dolna ścieżka, co mogliśmy zaskoczyć z tego płotu. I ciekawe, co tu cholera będzie na końcu. O! Skąd? Skąd? Porozmawiaj z arystokratą. Standardowo! Boi się, a my uspokajamy. I come in peace, monsieur. What do you want from me? What happened to those who died in this square? What you see is the entire court of the Comte de Provence lying there. I am the only survivor. The Comte de Provence? Has he fallen as well? No. The scoundrel deceived us. He left the palace without telling us. When it was our turn to flee, it was already too late. The adventure ended here, on the steps of the theater. At the hands of this monstrous creature who spits fire, ice, and lightning. The most courageous tried to fight back, but they met with the same fate as the others. Does this creature have no weakness? One would imagine. We did manage to land a few blows when it was dragged down by the weight of its enormous mortar, but it was all in vain. My only advice to you is to escape while you still can. I to jest wszystko. Czyli mamy faktyczne wskazówki, prawdopodobnie odnośnie najbliższego bossa, czyli jakiegoś tytana. Chyba, że tutaj coś siedzi. Nie będzie chciał mnie zabić, bo plac jest spory. Będzie wspomnienie jakieś. Kanały Luksemburg, okej. Kurde, tu można wskoczyć. Zobaczmy. Szczerze? Cokolwiek to znaczyło. Otrzymaliśmy tabakierę w ogóle. Możemy ją zobaczyć? Czy to będzie w tych przedmiotach? Nie, pewnie w tych przedmiotach jest zadania. Tak. O Boże, to tak brzydki jest ten to menu takie. O Jezu, tragiczne. Ten elegancki przedmiot zawiera jedną uncję tabaki. Dawniej tytoń stosowano do celów medycznych z uwagi na właściwość wywoływania kichania. Dziś jest używany powszechnie przez wszystkie klasy społeczne. Robotnicy, rzemieślnicy i żołnierze palą go lub żują. Natomiast przedstawiciele burżuazji i arystokraci preferują zażywanie go w formie tabaki. Czy ten arystokrata by coś chciał ode mnie? W ogóle to chyba skrót możemy otworzyć. Czy być może tego
Medyka powinniśmy powrócić. Oto jest, słuchajcie, pytanie. Z tym, że... tu mamy... chyba jakiś, kurde, niebezpieczny w ogóle... las. Czy tam bardziej park. Myślę, że możemy zrobić to w ten sposób, że... powrócimy sobie tutaj... do Westalki i zobaczymy te kanały luksemburskie oraz dalszą ścieżkę, która prowadzi nas przez tamten park już w następnym odcinku. No i jeśli ktoś z was wie, o co chodzi z tą tabaką, to będę bardzo wdzięczny za napisanie, bo dzięki temu zaoszczędzę mnóstwo czasu, którym mogę poświęcić na nagrywanie odcinków zamiast na krążenie po świecie, czego i tak wam bym nie pokazywał, bo byłoby to najzwyczajniej w świecie nudne. Także, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. I zapraszam jutro, już standardowo o 15:00. Bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.